Brrr, ale tu jest zimno. Co jest? Smysl Team? Jak to wygląda? Wow, szalik? Ale długi. Naprawdę solidny. Czapka, jaka mięciutka. Wow, ej, dobrze mi siedzi. Nawet te rękawiczki tutaj były. Ale dopasowane, jeszcze minka uśmiechnięta. Może być. Nawet skarpetki. Przymierzmy, zobaczmy. Bum, całkiem wygodne. Ile minek tutaj jeszcze jest? Zestaw zimowy Smysloa, dostępny na sklepie smysl.pl. Także pospiesz się. Zobaczcie, kogo ja tam widzę. To Alek z moją dziewczyną? Co oni tak blisko siebie robią? Czekajcie, troszeczkę podejdę bliżej. Chowam się właśnie za trawą. Ta trawa akurat jest takiego samego wzrostu jak ja. Dobra, chyba mnie nie widzą. Podejdźmy sobie bliżej. Co oni tam robią? Paryca dostaje coś do rączki? Ej, na co napa... Co? To serce? O, dziękuję ci, to dla mnie. Ej, no, ona dostała serce. Dla ciebie, serduszko. Jakie ładne, czerwone. Ej, i podoba chyba powaliło. I tak. Chyba, ej, i chyba powaliło, widzowie. Mój kolega dał mojej dziewczynie serce, co? Ej, co oni robią? Tak blisko siebie są. Czekaj, o co tu ja chodzi? Ja dla ciebie nic nie mam, a mam nadzieję, że się nie gniewasz. Nie, nic nie stało, wystarczy, że ty jesteś obok mnie. Słyszycie ich? Ej, jakby... Gadali tak mile, ale co jest? Patrycja nie lubi Alka. Patrycja mi zawsze mówiła, że Alka nie lubi, że Alek jest fuj, że ona na niego robi... Nie będę pokazał, nie? Ale co, wejdziemy do środka może razem? No wejdźmy. Ej, gdzie oni chcą wchodzić? Daj rączkę, idziemy, chodź. Co? Wchodzą do środka? Poradziłam. Za rączkę? Do domu? O, dzięki. Ej, teraz słuchajcie, widzę, wam wytłumaczę. Wiecie co? Nasza wioska została rozwalona. Bum, nie? Walnięta. Nasza, wiecie, tam, gdzie mieszkamy. I teraz Alek bierze za rączkę Patrycję? Hej, nie! Ja im nie dam, ja im dam ty! Ja zaraz na Alka wyskoczę. Ej, słuchajcie, to jest coś nie tak. Coś nie tak, mi tu wkurzyli teraz. Patrycja zawsze mówiła, że Alek fuj, że i tak dalej, nie? Że ona nie lubi Alka, że ona obgadywała Alka, nie? A teraz za rączkę się biorą? O nie, wkurzyłem się teraz. Ty, ale oni mnie nie mogą zobaczyć takiego. Słuchajcie, oni mnie nie mogą zobaczyć, że ja przyszedłem do nich tak, o. Ja muszę ich bardziej obserwować, muszę wpaść na jakiś pomysł. Co bym mógł zrobić? Czekaj, podejdę bliżej. Widzowie, kliknijcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji. A ja coś zaraz wymyślę. Dajcie mi jakiś pomysł, klikając łapeczkę. Daj mi ktoś jakiś pomysł, kliknijcie łapeczkę i subskrypcję. Subskrybujcie kanał, bo lecimy po milion. Nie, sorry, 2 miliony. 2 miliony subów, pomóżcie mi, plosę. Subskrybujcie, po! Subskrypcja, druga, trzecia. Ej, tyle ile klikniecie subskrypcji, będę musiał nawalać. Klikajcie subskrypcję, jedna, druga, trzecia, czwarta. Ja będę sobie sprawdzał, kto klika. Dobra, ja teraz przejdźmy do rzeczy. Jestem blisko domu i chyba wow, nowego. Ale ty pięknie tańczysz. No co, dzięki, tańczy? Musimy się tutaj zaklimatyzować w tym nowym gdzie domu. Gdzie ona tańczy? Co ona robi? No, ale najpierw potańczmy razem, bo super ci idzie. Oni tańczą ze sobą, widzowie, no oni chyba oszaleli. Dobra, ej, wkurzyłem się, ale i ja tak do nich nie mogę wejść. I łapkami, dobrze, ja tak, ja tak do nich nie mogę wejść. Dobra, słuchajcie, wiecie co zrobię? Tutaj sobie stanę za tym budynkiem, żeby mnie tylko nie widzieli. Okej, tu mnie nie widzą? Nie widzą, dobra, kryję się. Słuchajcie, musimy tam jakoś wejść. Musimy tam jakoś się włamać, tylko ja nie mogę być normalny sobą. Musiałbym być kimś innym. Musiałbym się zmienić, może przebierzmy się? Ej, dobra, ściągnę ubrania. Ale zwróćcie uwaga, zmienię się. Kliknijcie łapeczkę w górę, ja się zmienię, widzowie. Za 3, klikajcie łapeczkę. 2, 1 i teraz klikajcie łapeczkę. Uwaga, zmieniam się i patrzcie, zmieniłem się. Kto kliknął łapeczkę, se sprawdzę. Patrzcie, czym jestem. Jakie oczy mam duże, jak mi ślinka cieknie. Wyglądam dosłownie jak Bejbuś i o to chodzi. Przybrałem się za Bejbusia, czyli za dzidziusia i nikt o tym nie... villager? Nie, nic nie widziałeś, villager, nie. Villager widział, jak się przemieniam. Mamy problem. O nie, villager widział, jak się zmieniam. Tylko im nic nie wygadaj. Villager, spróbuj. Tylko spróbuj coś powiedzieć Patrycji i Alkowi, słyszysz? Nic nie masz mówić, słyszysz? Dam ci za to emeraldy. Możemy się umówić, że dam ci za to naklejki Smysloa. Słuchaj, dostaniesz ode mnie 3 naklejki nowe. Takie, patrzcie, dużo naklejek, widzisz? Takie dostaniesz. I takie. Okej? Okay? Cześć, zobaczmy co, villager. O, zgadza się, patrzcie. Dobra, dostanie do mnie naklejki i szmaragdy, dobra. A wy, widzowie, możecie zacząć mój nowy kod, słuchajcie, na sklepie, bo dużo rzeczy mam, nową kolekcję Smysl Team, bluzy, koszulki są dostępne. Patrzcie, jaka fajna bluza, Smysl Team i nie tylko. Uwaga, uwaga, nowość na moim sklepie, kod Smysloa,
zobaczcie tylko to! Woohoo! Koc już jest dostępny na moim sklepie! Zobaczcie jaki wielki! Koc Smyslow Team! Boom! Leć! Ale się zakryłem, patrzcie! Zobaczcie tylko na to! Taki jest wielki! Dostępny na moim sklepie! Wpadajcie zobaczyć! Woohoo! Właśnie on jest taki koc, więc sobie zobaczcie, jest mięciutki i bardzo duży. Naprawdę solidny jest, że tak powiem, postarałem się z tym kocem specjalnie dla was. Na moim sklepie jest dostępny, ej, on mi teraz fituje do bluzy czarnej. Nie? Taki jestem teraz wyznaczony, ty oznaczony. Dobra, elegancko się przykryję tutaj. I teraz chodźmy do Pati i Sepka jako babuś. Link ej, macie, w sumie nie mamy na czym link spać, do mojego sklepu, jakieś łóżko postawimy, ty, ale takie duże, takie wiesz, dla dwóch da, osób. Da, jakieś łóżko, bo musimy gdzieś spać, masz rację. Dobra, to ej, ja słyszałem coś, spać. Ej, co nie powiedzieli, że spać będą ze sobą, co? Ej, dobra, wkurzyłem się teraz, widzowie. Villagerze, chodź, musisz mi pomóc, tylko nie zdradzaj mnie, proszę, nie zdradzaj mnie, musimy śledzić. Okej, idę teraz z babuś. Patrz, nawet dwie poduszeczki do mamy normalnie. Do Pati i Jalka idziemy, do Pati i Jalka, tylko żeby mi nie zdradził. Super, nie? Mamy łóżko pierwsze. Dawaj, skaczemy, skaczemy, pakie mięciutkie jest, hoppa, to łóżko mają, co? Skaczą na łóżku. O lol. Tak być nie może. Dzwonię, czekaj, będę hałasował. Ej, słyszysz te dźwięki? Ja też jakby... słyszę. I to do drzwi chyba ktoś puka. Ja to nie przeciąg czy coś? Ej, udaję, ej, udaję. Chodź, zobaczymy. Mama! O, dobra, to chodź. Mama, idziemy. Mama kupa! Co to jest? Mama! Ale kto? To twoje? Co to jest? Mama? Tata? To jest takie brzydkie. Ja jestem a wejmuję. Co ty tu robisz? Mama, tata, ja nie mam rodziców, przyganicie mnie, potrzebuję mamy i taty. Nie, nie, nie. Ja dziecka ej, nie chcę, nie, nie, nie. Zobacz, nie, nie, ale zobacz, on nawet nie czemu ma koszulki, dziecka, to pewnie mu zimno jest. No to trudno, jest mi bardzo nie zimno, zapiekuje. Nie mam koszulki. On jest koszulki. Ośliniony nawet, powinniśmy go umyć, bo nie on taki koszulki, brudny. Nie mam koszulki, nie mam nikiego, dajcie mi ubrania, mama, tata. Nie chodź, no. Musimy Alek znaleźć mu jakieś ubranie, ja mam takie. O, weź mama, sobie coś wybierz, tata. Spodnie może sobie wybierz. Ale czyż to są moje nowe spodnie, ja je kupiłem ostatnio. No to podzielisz się, dasz trochę, no ale one są ślinione całe, dzisiaj będę miał ślinione spodnie potem całe. Chuj coś. No przecież ile mo... No nie, no słuchaj. Mieliśmy mama, tu zamieszkać się razem, tata, ale... Tata! Co? Tata, jesteś moim tatą! On mówi do ciebie tata, widzisz? Chodź yeah. Tata, tata, chodź tu do mnie! Yeah. A ja dam ci takie serduszko, nie bądź taki smutny maluszku. Ja dam mu to tata. Serduszko, które dostałam od ciebie. Tata, chodź tu do mnie, tata! Nie, on do mnie tata mówi, ja nie chcę, nie zabierz to ode mnie. Tata, chodź tu! Ale nie bądź taki, no już, ale dobra! Nie chcę być ojcem, no! Ale no uspokój się, co ty gadasz, no to jest małe, nie można tak mówić. Mama, tata, ja chcę, jestem głodny, ugotujcie mi, proszę coś, ugotujcie ale... mi. Tylko my nie mamy gdzie ugotować. No niech on z nami zostanie, niech on z nami zostanie, kuchenkę. Zrobimy kuchnię. Nie, nie tak jakoś... blisko, nie tak blisko, nie tak blisko. Wychowamy go jakoś on i on wtedy sobie pójdzie. Ja nie mam brudnego, to jest pielucha, to są guziki. A guziki, dobra. To są guziki, to są guziki, to co ty myślałeś? Ale zabierz się, musimy zrobić kuchnię, żeby zapewnić dobrobyt. Ale nie tak blisko, nie tak blisko, stworzeniu. Nie róbcie tak blisko, no ja pomogę chodź, mamie. Razem to zrobimy, chodź. Villager, pomóż nam, musimy nie. Zrobić tutaj ekstra dom dla tego villager, maluszka. Villager, tylko powiedz mi siowo, jak powiesz siowo, to dostaniesz w czambo normalnie. Tylko ci powiedz coś, tylko coś powiedz. Jak tylko mi coś da. Co ty dobra, mówisz Pati, do Villagera, chodź, ty go znasz? Nie, nie, mama, ja nie jestem Villagera, nie wiem kto to jest. To jest Villager, poznaj go, to jest bardzo miły pan. Nie znam kto to jest, o, kuchnię robi. Ja, mama, ja chcę jeść, ja chcę jeść, ja chcę jeść. Teraz zrobimy, a Villager będzie nam tutaj pokój dla tego małego, łazienkę, Pati, wszystko masz tutaj robimy. Masz jakieś lodówkę czy coś? Mam! Ej, nie tak blisko siebie, ej, Josia wią. No co on cały czas prowadzi, dzieciak? Josia wią, powiedziałem. Tutaj, i szmokary za zostaniesz, zostaw rodziców. Josia wią! Dwie lodówki mamy, dobra. Moja mama tylko jest moja, nie twoja. Co? Josia moją, co on gada? Moją starą Josia. Ej, ja, on gada jakieś dziwne rzeczy. Wiesz co, on pewnie jest głodny, ja już zrobię to jedzenie może, co? Mama! Słuchaj, ej, mama. Ty, mały. Co ty dzisiaj? Chodź tutaj, chodź. To, masz się nie zbliżać do Patrycji, to ona jest moja, a nie wiem, że ty bym się bawił w dzieciaka jakiegoś jej. Co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś do mnie? Dostaniesz jak ty w ogóle masz na imię? Brajanek czy jak ty? Kapę dostaniesz, zobaczysz. Kapę, no, za skarę dostaniesz, zostanę twoim tatą i się skończy. Zapytam, gadacie, mamo, widzę, że się tata dogadujecie już. To tak, tak, to mój synek jest, tak. Mamo, tata mnie chce bić, tata ciebie, mnie chce bić, masz, tata mnie... bardzo. Patrycja, ja w sumie tak myślę, skoro chcesz, żeby to było nasze dziecko, to może zostaniemy, wiesz, żona, mąż, musimy, wiecie, bez ślubu to tak nie można ten...
Myślisz? To nie, żadnego ślubu nie będzie! Nie będzie żadnego ślubu nie będzie, oszalałeś? Ale będziesz miał przechlapane, będę nie, ja żadnego ślubu nie będzie, mama nie możesz się żenić. Mama przyjść, masz innego chłopaka. Ja to przemyślę, zastanowię się, no bo nie wiem, jak tak będzie lepiej, to może tak. Mama! Jakiś ścionek ci kupię zaręczynowy, kwiaty. Ale jeśli masz innego chłopaka, przyjść, masz... Maślowa. A co? A ten mały, skąd on tyle wie? No nie wiem, ale przecież ty ze Smajslowem mówiłaś, że już nie, że już że lepszy. Ze Smajslowem już nie? To ty mówiłaś, że ty kończysz ze Smajslowem? Nie, ja nic takiego nie mówiłam. A no tak, nie mówiłaś, nie, to ten... O ty wre... Mama? Chcesz karę dostać? Mama, sorry, przepraszam. Sorry, dzieciak, pomyliło mi się coś, to Nie plaszam, ja się tylko nie... Dobra, trzeba tu zrobić chatę, dawajcie, no. No, mama, ja trzeba przyjdzie. Udekorować. Ja przyjdę, tylko idę się tego. Okej, okay. Co jest? Słyszysz? Słyszycie to? Oni chcą ze sobą ślub, a Patrycja chciała ze mną zerwać. Lol, ja w szoku teraz totalnym jestem. Ej, słuchajcie, Patrycja chce ze mną jakby zerwać, a ja o tym nic nie wiem. Musimy wywalić tego Alka, musimy jakoś go rozwalić, musimy coś wymyśleć, żeby go się pozbyć z tego domu, żeby Patrycja z nimi się nie chciała kolegować. Mamo! Tak, co się dzieje? Alek był na randce z inną, widziałem. Co? Naprawdę? Ale gdzie? Widziałem, jak był na randce z inną Alek i Alek był tutaj, proszę się zobaczyć, Alek był tu na randce z inną dziewczyną, widziałem tutaj. Co ty mówisz? Tu się spotkał z dziewczyną, i tu było o serce. O czym gadacie? Co się dzieje? Chodź zobaczyć, tu jest serce, chodź zobaczyć. Gdzie mama? Jest serce? Tutaj, tu jest, to nie moje. Tutaj. Gdzie ty jesteś, bo ja cię nie widzę. O, tu jestem, tu Alek był. O czym był. Wy gadacie, i tu co? Było... To samo serce mi dał. Ja mu zaraz... Alek, co? Proszę mi to wytłumaczyć natychmiast, co to jest za serce i co to było za tajemne spotkanie z inną babą. A jakie spotkanie? Jaka baba inna, co? Ja się widziałem, jak tata się spotyka z inną dziewczyną. Proszę, zerwi z nim. Z inną dziewczyną się spotkałeś. Nie spotkałem się, to ten dzieciak ma różnych myślisz, rodziców. Myślisz, że co? Że mi dasz serce i komuś innemu i co? Nie ja dałem ci wierzę? Ale ja mam jedno serce, tak? Nie chcę mi się innemu. Z tobą gadać, bo oszukujesz z kłamczuchem. Dobra, mama, idziemy, wywalamy ojca. Żeby, tak, chodźmy, bo się wywalamy. Żeby mu tylko nie wybaczyła poważnie, bo wtedy będzie problem. Dobra, okej, no to zamykamy stary nadwór. Stary nadwór! Śpi na dworzu, nie wracaj! Śpi na dworzu, nie wracaj, stary! O, zobacz, jaki masz piękny pokój, bejbusiu. O, jaki pokój mam, cię zobaczyć? Jaki? O, jaki fajny, co? Ale tu nie będę mieszkał, muszę mieć normalni. A nie się dzidziuś. Oni specjalnie wszystko robią, że jak dzidziusie. Ładne masz balony i tak dalej. Ale, że bawki fajne, jaki misio, ja cię klecie. Bilager ci zrobił. Jaki misio, halo, wow. Halo. O nie, znowu on? Znowu on? Co nie ty chcesz? Co jest? Otwórz, tylko jedną rzecz mam dla ciebie, jedną sprawę mam. O nie, tylko ale nie on. Co? Chciałbym cię przeprosić za wszystko, za moje zachowanie. Tutaj dla ciebie kupiłem kwiaty, proszę bardzo, specjalnie dla ciebie, bo są piękne jak ty. Nie! Nie wiem. Nie, brzydkie kwiaty! Proszę, nie wiem, ej, bejbusiu, dawaj te kwiaty, co moje! Po, brzydkie kwiaty! No dobra, niech ci będzie, każdy tak? Popełnia wybaczasz? Błędy. O, to tulimy! Wybaczasz mu, nie! Patrycja, nie wybaczaj, bo on cię zdradził! Daj kwiaty! Już ci daję kwiaty, proszę bardzo, chwila. Teraz już mi lepiej, jak kwiatki dostałam, przeprosiłeś, to może być. Ej, czekaj, się zaopiekuję małym, okej? Tak. Ej, mały. Chodź tutaj, ja cię rozwalę ci. Chodź za mną. Ja się pobawię z maluszkiem w jego pokoiku. Chodź, mały, chodź. Pobawi się ze mną? Otwórz się od mojej dziewczyny. Słuchaj, ja cię tu zamknę teraz. Ej, on mi zamknął. Ej, zamknął mi drzwi, mama! To za krzyki? Nic, to dziecko po prostu tam... Mama mi zamknął drzwi! Aha, dobra, to może obejrzymy sobie telewizję. Ej, dobra, możemy obejrzeć. O nie, ten mnie zamknął drzwi, zamknął mi na kutkę. Ale romantyczny film, Boże, widzisz tą parę tam? Mega, no. Yeah. A jaka plazma. Ja, no ty, 8K chyba ten telewizor, no. Smart TV. Oj, nie mogę, jak tu przeszkodzić? Nie mogę, no sześć. Idę zobaczyć do małego, gdzie on nie, jest. Nie, czekaj, nie musisz, on w swoim pokoiku jest, osadnik się nim zajmuje, serio, usiądź. Nie mogę przejść. Villager się nim zajmuje, tak, dobra. Tak, usiądź spokojnie, to... Ja spróbuję tu jakoś przeskoczyć, proszę, przeskoczę tutaj, czekaj. Tu wezmę to, teraz to wezmę to. Oglądałaś każdą część tego filmu? A teraz tak. Tutaj, tak, wezmę. Która twoja ulubiona była?
Dziesiąta. Ajajaj, nie mogę przejść. Yeah, co ty gadasz? Dwójka była najlepsza. Jak tu mogę przejść, widzowie? Nie mogę tego przejść. Jak stąd wyjść? Może potańczymy. Oczywiście. Nie mogę przejść! Pada te kocie ruchy, patu. Dajmy dywan, bo zimno w nogi mi jest. Okej, tu postawię teraz. Dobra, dobra. Dajcie, tu postawię, tu postawię, tu postawię, tu postawię. Nie, to może jakiś masaż czy coś? A, to weźmy pomasuj stopy. Stopy. Masuj stopy, co oni mówią? O nie, tak być nie może. Co, cieple ci sztuki? Dobra, teraz tutaj postawię to. Lepiej, no lepiej. Nie mogę tego postawić, czemu? Tu jakieś białe. Ale widzę, że ci lakier schodzi, to może ci pomaluję paznokcie. No, jak masz lakier, to mi pomaluj. Mam, takie czerwone ci zrobimy, dobra? Nie mogę tego postawić. No ale czekaj, ja idę zobaczyć do małego. Nie, 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 poczekaj, poczekaj. On, ostatnik mówi, że on już śpi, że to nie ma co, naprawdę. Śpi? Próbuję wejść. Mamo. Tak, ostatniego śpi? Śpi, nie? Nie mogę wejść. Widzisz, mama! Mama! Tak. Mama! Ej, krzyczy coś! Mama! Mama! To się wydaje! Zamknął mnie! To jest płotka! Zamknął mnie! Zamknął mnie! Zamknął mnie! Zamknął mnie! Ostatnik go zamknął! Ostatnik go zamknął! Nie mogę tu przejść! Ostatnik, daj klucz! Ostatnik, dawaj klucz, szybko! Klucz nie daj, bo małego trzeba wypuścić! Mama, wypuśćcie mnie! Nie mogę wejść! Szybko, ostatnik, otwieraj drzwi! Czemu go zamknąłeś? To on mnie zamknął, to nie ostatnik, to... Ale... Zwalniamy ostatnika! Nie, chodź zwalniamy tutaj, ostatnika, zamknij, nic ci nie jest, maluszku, nic ci nie jest. Mama, chodź tutaj, chodź, obejrzysz sobie ze mną film. Chodź, obejrzysz nam zwalniamy film, ostatnika, chodź. To mnie rozwalił, to się wywiódźcie go, wywiódźcie go. To czemu to ostatnik ostatnik był? Zrobił, ostatnik wyszedł, do widzenia! Ton! Cicho bądź, on był cały czas ze mną! Idź po TNT, idź po TNT, dobra, potrzebujemy. Nie wiem, to dziecko jakoś dziwne jest troszeczkę, nie sądzisz? Dobra, ja będę się... Nie, słodziak z niego. No, ja idę, mam mnie zamknął, nie wiedzisz mi, to mnie zamknął. No, no nie wiem, przecież on był ze mną cały czas, nie możesz tak zwalać na niego wszystko. Ja on chyba mnie nie polubił, wiesz, smutno mi teraz. Ja wziąłeś, przyjdzie, zaś przyjdzie. Dobra. Osiadnik, gdzie jesteś? Osiadnik, gdzie? Gdzie on jest? Gdzie jesteś, osiadnik? Chodź, usiądziemy sobie, chodź. A gdzie on jest? Zjemy osadnik. Coś może. Villager, jestem z tyłu domu jestem. Z tyłu domu. Cześć, gdzie on jest? Oni tutaj siedzą, patrzcie. O, tutaj to jest. Chodź. Ej, co tu jest w ogóle, piszek jest? Ej, patrz. Chodź. Daj mi. Na TNT, tak jest. I krzysiwo. Dobra. Teraz wysadzimy Alka, ale się wkurzyłem. Dobra, to co, smakuje ci ta pizza? Wyzwę go. Pyszna, moja ulubiona margarita. No właśnie, wiedziałem, że to twoja ulubiona, tylko ci kupiłem. O, nie będzie widać, nie będzie widać. Cześć, ej, wiesz co, mam wrażenie, że ten maluszek mnie nie lubi, wiesz? To może lepiej znajdziemy sobie, adoptujemy inne dziecko może? O no, nie a widać. Czemu? No bo nie wiem, nie lubi mnie, coraz zrzuca winę na mnie i tak dalej. Ale jest takim słodziakiem małym. Tato! Synek, co? Bił mnie, villager, chodź zobaczyć. Pobił cię? Ej, patrz, słuchaj, Pati, ja będę odważnym tatą i go obronię. Chodź, ty małe bąbku, Chodź, pokażę tutaj, chodź tutaj. Słuchaj, ej, ty. Chodź, co? No dobrze, że cię ostatnik bije, cię nie lubię, ja w ogóle bym się pozbył ciebie. Nie lubisz mnie? No nie, no ty cały czas sabotażujesz mi Co to? Co ty masz? Ewa, uciekaj! To ty, chodź tutaj, mały ty. Ej, wracę, koszą! Dostał! Nie wiem, czy Paty słyszała te wybuchy. Piąteczkę, lecz podjaczkę, piąteczkę udało się, to byłem ja! Co to byłem ja! Hałas! Smajson, co tu robisz? To nie ja, Patrycja! Ale poczekaj, bo był jeszcze taki mały brzdąc, gdzie on jest? To nie byłem ja, Patrycja. Ty byłeś tym maluchem i trollowałeś mnie, Jalko? Nie, to nie ja byłem! Zostaw mnie! Nie, to nie ja, Patrycja! Oszukałeś mnie, Jalka! Za karę, za to, że byłaś z nim! To Zarosław, wysadziłem go w powietrze z TNT! Ale to nie tak! Wysadziłem go w powietrze z TNT! Oszukałeś mnie! Dobrze mu tak! I na zawsze uciekam szybko w nogi! A widzowie, możecie wejść szybko na mój sklep, właśnie po moje koce z My Slow Team są dostępne i nowa kolekcja bluz, koszulek z My Slow Team! Widzimy się jutro, odcinki są codziennie! Do jutra z My Slow Team! Team!